Siemanko, witajcie na kanale. Wiem, że troszeczkę dziwnie wyglądam, jakbym pracował na drogach gdzieś, ale dzisiaj będzie mowa o gaźniku. Jeżeli wam się przelewa paliwo w gaźniku, to film jest dla was. Jedziemy z koksem. Mam tu dzisiaj skuter, w którym przelewa się paliwo w gaźniku. Po prostu przekręcacie stacyjkę, kręcicie, paliwo się zaczyna lać. Skuter na chwilę odpali. Po czym jak już się przeleje, gaźnik się tam zaleje, skuter gaśnie, już go nie odpalimy, a paliwo się tam leje po całej przekładni. No po prostu spływa wszystko. Mamy końcówkę sezonu, także zajrzymy do niego. Także biorę się za zdemontowanie siedziska z tyłu. Wyciągniemy sobie tutaj gaźnik, no ściągniemy tą całą kanapę, wyciągnę gaźnik i widzimy się zaraz na stole. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się pokazać, o co mi chodzi. Kanapa ściągnięta, mamy tutaj gaźnik. Ja już od niego odpiąłem zasilanie paliwem. No co, odkręcam tutaj przepustnicę całą tuzlinką. Filtr odepniemy, odkręcimy od krótce ssącego i elektrykę od automatycznego ssania. I wyciągam do góry. Gaźnik mamy wyjęty, wygląda tak. Nie wygląda źle. O takim numerze. Powiem szczerze, że chyba... A nieważne zresztą. Zaraz go tutaj włożę w imadełko i zobaczymy. Podepnę paliwo. Zobaczcie, co się dzieje. Ok, mam już gaźnik w imadełku. Mam już podłączony tutaj przewód z paliwem. Tutaj mam obok taki mój dozownik. O, taka kropleweczka będzie szła do gaźnika. Także ja zalewam, a wy będziecie obserwować, czy leci. Po prostu wydaje mi się, że odparowało paliwo i ten olej, który pewnie się tam osadzał, gdzieś zblokował zaworek iglicowy i pewnie dlatego on się tam gdzieś nie domyka i paliwo się przelewa. Ale dobra, sprawdźmy to jeszcze na żywym organizmie. Ok, ja powoli będę nalewał do strzykawki. Po troszeczku. Zaczekamy. I obserwujemy, co się będzie działo. No widzicie, nagle mu się poprawiło. O, idzie. Idzie. I się leje. Wy tego teraz nie widzicie. Ale tu zapierdziela przez gardziel. Czyli przelewa się. Zaworek się nie domyka. Widzicie, jak sobie leci? Często wam się skuter zalewa. A później nie chce odpalić. Dobra. Biorę się za wycieranie tego i widzimy się za chwilę. Ok, a więc bierzemy się za jego rozbieranie. Pierwsze co zrobię, to odkręcę tą śrubę i spuszczę nadmiar benzyny, który jest w komorze pływakowej. Paliwo spłynęło, możemy sobie zakręcić teraz śrubkę. Bierzemy się za rozbiórkę. Ok, przygotowałem sobie taki ręcznik. On jest w miarę czysty, to że ma tam takie przebarwienia, to tutaj nie, to nie są jakieś takie zabrudzenia grubsze. No co, bierzemy się za rozkręcanie całego tego gaźnika. Co musimy sobie zrobić? Ja proponuję, zanim rozkręcicie te wszystkie śruby, czyli tutaj macie śrubę od składu mieszanki, a tutaj macie śrubę wolnych obrotów, wkręcić sobie, policzyć, ile tych obrotów zrobiliście. Wtedy jak będziecie składać z powrotem, będziecie wiedzieć, na ile trzeba to z powrotem wykręcić, żeby było dobrze. Jeżeli
Wcześniej mieliście wszystko dobrze. Najpierw wkręcę sobie śrubeczko do mieszanki, będę liczył obroty. Połowa i jeden, dwie połówki, czyli jeden pełny obrót. Teraz mogę wykręcić. Czyli było wykręcone na jeden obrót. Mieszanka zapisane. I musicie mieć tak, śrubka, potem powinna być sprężynka. To sobie jakąś pęcetę wetnę. Jest tu sprężynka. Użyłem tego takiej pęcety spiczastej. O, jest sprężyna. I teoretycznie chyba w tym przypadku nic więcej nie ma. Nie ma. Jeszcze sprawdzę. W niektórych gaźnikach macie jeszcze tak, że jeszcze tutaj jest gumowy o-ring i podkładka. W tym przypadku tego nie ma. Dobra, teraz sobie będziemy kręcić tą śrubą od wolnych obrotów. Wkręcamy ją i też liczymy. Połowa, cały. Połowa, dwa. Połowa, dwa i pół. Dwa i pół obrotu. Wolne obroty. I teraz możecie śmiało to wykręcić. Też będzie śrubka. Jakoś dziwnie jest coś zrobione. Bo jest właśnie. Tu chyba coś jest nie tak. Jak dla mnie powinno być to zupełnie odwrotnie. Było to założone w taki sposób. Sprężyna, podkładka, o-ring. A powinno być podkładka, o-ring, sprężyna. Coś mi się wydaje, że coś tu popierniczył. Ale potem sobie to sprawdzę. Dobra. Bierzemy się następnie za co? Tutaj mamy automat ssania. Odkręcimy go, to można ściągnąć. To jest taki ocieplacz, można powiedzieć. Żeby to się... O, gdzie to jest taki klej? Żeby to się nie wyziębiało w chłodniejsze dni. No wtedy by Wam się cały czas włączało z automatu ssanie. O matko, dowalone. Poszło. Automat ssania tutaj działa, bo jak skuter odpalacie, to on wchodzi na wysokie obroty, a po jakiejś minucie obroty spadają. I skuter ma normalne już obroty. Delikatnie, wyszło ładnie. Automacik na bok. Tutaj macie o-ring, też musi on tu być, bo jak go nie będzie, to będzie Wam opałowe powietrze i też nie będziecie mogli ustawić dobrze gaźnika. Dobra, w zasadzie tu mamy wszystko. Możemy odkręcać komorę pływakową. Śruby też już widzę, nie najlepsze. Nie wiem, gaźnik JK. Dziwna nazwa. Tego sobie na koniec zostawię.
Tu jeszcze chyba, odkąd mam ten skuter, nigdy nie zaglądałem, coś mi się wydaje. Dobra, otwieramy. Co to? Otworzyć nie chcę. On się tak skleił. O matko. Chyba, żeby otworzyć. Tak. O, lekko sobie sprułem to. Tak jest w środku. Powiem wam, że mocno był zassany, także... Ale on jest tutaj czysty. Naprawdę czysty jest. To co za dysza? 68, dobra. Ale ktoś tu też gmerał kiedyś. Dysza 68, ale wykręcimy to. To wszystko pójdzie mimo wszystko do czyszczenia. To jest dysza główna, a tutaj dysza wolnych obrotów. Teraz odkręcamy sobie tą śrubę, aby zdemontować pływak. Ok. Ściągamy. I tutaj macie od razu zaworek iglicowy. Prawdopodobnie ten zaworek już nie trzyma. Się wyrobił. Wy tego nie zobaczycie niestety. Ciężko będzie mi to pokazać. Nie mam niestety takiego. Muszę zamówić taki zaworek. Wymienić i wtedy będzie, myślę, ok, bo tutaj już on już jest wyrobiony po prostu. Chciałbym wam to jakoś pokazać. No, widzicie? Końcówka jest taka, widać, że jest wyrobiona, taka bardziej świecąca. I gdzieś tutaj przez to on się nam nie domyka. Także wymienię zaworek. I myślę, że wszystko będzie ok. Jak widzieliście, w tym gaźniku przelewa się paliwo albo tutaj, albo jak macie uszkodzoną uszczelkę, to będzie wam przelewać się tutaj, albo przelewa się tutaj i zalewa wam cały czas cylinder, co w dłuższej mierze może wam też doprowadzić do zatarcia. Mamy tutaj dwusuwa, ale w czterosuwie, jak wam zaleję komorę silnika i wszystko dostaje się do oleju, to w dość szybkim czasie może wam się zatrzeć silnik. Ale nie o tym. Jak widzieliście, tutaj jest do wymiany zaworek iglicowy, bo nie trzyma, nie zamyka wam, wiecie, tego otworu. I paliwo, mimo że tam już, wiecie, pływak się podnosi, zamyka się iglica, zamyka się zaworek iglicowy. To i tak przez tą gumkę, bo on tam jest wyrobione, i tak przepuszcza to paliwo i paliwo cały czas leci. Nie mogłem dostać do tego gaźnika, tego zaworka iglicowego, bo jest taki troszeczkę nietypowy. Więc co zrobiłem? Teraz wam pokażę. Więc kupiłem drugiego Chińczyka w cenie 65 zł. Zobaczymy, czy będzie chciał na tym gaźniku skuter zagadać. Zobaczymy, czy na tej wstępnej regulacji zostaje ustawiony, czy on odpali, co w to trochę wątpię, ale jeszcze kilka słów. U mnie nie działa mieszalnik oleju,
Więc tutaj, żeby nie niszczyć tego gaźnika, zrobię sobie przewód, który tutaj zagnę i zaślepię. I podciśnienie, które powinno iść do kranika podciśnieniowego, tutaj też nie ma, więc tu też sobie zaślepię. Wrócę go na skuter zaraz, wszystko tu podaślepiam, tak jak powiedziałem. I zobaczcie sami, jak zamontuję ten gaźnik, czy skuter nam odpali. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj już nie drażni, to jest samo prowadzenie linki. To jest stare, które fajnie tutaj linkę nam, że tak powiem, ustawia, nie ma nic, nie ciągnie się, a tutaj idzie to tak lekko do góry. Owszem, mógłbym tutaj nagiąć, ale wolę sobie po prostu wymienić tą metalową końcówkę, ponieważ ona jest dłuższa od tej. O, jak się przyjrzycie, ona jest dłuższa o trochę, ale zawsze uwierzcie mi, że czasem to są, no nie, że się to nie wykręcisz. No, to się nie wykręci. No i to też się nie wykręci. Ja pierdyka. Bo różnica jeszcze jest taka, że tu wchodzi uszczelka do środka i ma taki rand, a tu uszczelka jest taka okrągła tylko. No cóż, zmodyfikujemy i założymy to. A więc tak, założyłem już gaźnik z tą starą czapką, że tak powiem. No mam nadzieję, że to będzie ok, nie będzie tu łapało lewego, uszczelka jest tam założona. Podpiąłem wężyk na razie zewnętrzny, tutaj jak ja mówię, będę kropóweczkę robił. Odpalę go na, doleję tam, no nie, z 50 czystej, bo i tak w komorze mamy trochę oleju. Odpalimy go na czyściochu i za chwilę tak naprawdę dolejemy mieszanki. A więc tak. Pierwszą daweczkę podam mu czystej benzyny. To będzie jakaś taka właśnie 50. Pierwszy start. A druga dawka idzie już mieszanka. No tutaj cały przewodzik się zrobił pusty, więc pójdzie nam świeżynka. A dopiero dalej pójdzie nam mieszanka. Choć wiadomo, to się troszeczkę zmiesza, ale nie na tyle. Dobra. Wlane, zobaczymy, co się stanie. I w ogóle, czy odpali. Gaźnik siedzi. Ja uchylam garaż. Kręcam stacyjkę. Co to, nic nie widać? O, rozładował się akumulator. Zarąbiście. Zarąbiście. Całego kopania nic nie wyszło. Podmienię akumulator i spróbujemy z rozrusznika coś, żeby nam odpalił. Ok, mam drugi akumulator, także spróbuję z drugim akumulatorem, czy będzie lepiej. Cyk. No i próbuję. Wiesz, czego jestem pewny?
jestem raczej pewny, że tu muszę włożyć inną świecę. Widzicie świecę? Taka zagruzowana. Mam jakąś inną, jednoelektrodową. Przetestuję. Ale godo. Nie za godo. No nie ryro, no nie ryro i nie ryro i nie ryro. O co tu chodzi? Dobra, sprawdzę, czy jest iskra i takie tam podobne. Dobra, sprawdzimy sobie iskrę. Może będziecie widzieć. Sprawdzam iskrę. No jest zarąbista, nie? No świeca jest w porze. A teraz będzie moja ulubiona rzecz. Niestety będziecie widzieć moje plecy. Ale odpalanie wiertarką. Podaję się, tu 14 jest. A no jak. Jak nie ma mocy uderzeniowej z akumulatora, to będzie miała uderzenie z wiertarki. No to jedziemy. Akumulator. Cyk. Teraz walka o wszystko. Było przyspieszenie. Dolejemy do sprzęta, niech pije, znowu spróbujemy palić z ręki. Ale a few moments later. Za niskie obroty. Chcę zdechnąć. Przesuwaj się. Trochę podkręcę obroty i zaraz go tu jeszcze raz odpalimy.
Chyba. Nagrywa się? Nagrywa. Mogę za rusznika cię odpalić, no. Jeszcze nie. Teraz by trzeba było pić, założyć regulowo. I co? Dobry patent, nie? Zgaszę, założę ten filtr. Bo boję się o swoje rączki. Siedzi. Teraz chyba siedzi. Widzicie, często jest tak, że zakładacie na wygaźnik i motorek mimo wszystko nie działa, tam trzeba go podregulować, bo wiadomo, jakoś tam gaźniki są regulowane wszystkie praktycznie tak samo. Właśnie może być, powiedzmy, tam mniej lub bardziej zużyty, albo ma troszeczkę jakieś tam inne ustawienia, zwłaszcza jak wcześniej mieliście oryginał, a teraz to jest jakiś tam Chińczyk. Może gdybym miał lepszy akumulator z takim, wiecie, walnięciem, to jest taki akumulator wielkości kostki cukru. Także widzicie, że nawet nie ma, jest zimno, nie ma mocy. Nie ma dobrej mocy, no latem jest to fajny akumulatorek, ale zimą, jak widzicie, no też się nie jeździ zimą, ale jak coś tak chcecie pogrzebać, albo dziś macie awarię, no to taka wiertereczka, nie dość, że wam oszczędzi prąd akumulatora, to i tu ma się nie przegrzeje jakoś ta elektryka zbytnio, nawet jak on nie będzie miał siły. Oczywiście, no z głową. Jak widzicie, tu dodawałem gazu, musiałem teraz zdjąć, bo chciało mi wyrwać wiertarkę. Więc nie róbcie tego w domu. Dobra, wstępnie coś tam ustawiłem. Założyłem ten filtr. Zobaczymy, czy odpali teraz o własnych siłach i tą chwilą, czy naładował się trochę ten akumulator. Jakby teraz odpalił, to znaczy, że będzie chodził. No, praktycznie chciał. Działa. I jak widzicie, potrzeba była tutaj ustawić regulację przepustniczy, czyli tego otwarcie jakby gazu. Teraz motorek pracuje jeszcze. Skręca się. Teraz chodzi jak stary puszczyk.
skuter. Dobra, dzisiaj chwilę rozgrzeje i widzimy się tam niedługo. Mamy kolejny dzień. Skuterek jest zimny. Zobaczcie. Para leci z buzi. Silniczek zimny. Tu paliwko troszkę nalałem, żeby tylko się, wiecie, żeby go odpalić. Zmieniłem akumulator na naładowany, żeby było w miarę mocy rozruchowej. No i co? No i sprawdzimy go, czy on dzisiaj nam tu odpali. Także przykręcamy stacyjkę. No i teoretycznie powinien nam w miarę za pierwszym razem odpalić. Tam mam taką rurę, żeby znowu spalnie mi nie właził do środka. Także jedziemy. O matko! Ale chyba trzeba mu trochę pomóc, żeby się nie zadusił. Rozgrzejemy skuter i ewentualnie naniosę jeszcze jakieś poprawki. Tak jak wcześniej troszeczkę podniesiłem mu obroty tą samą śrubką co wtedy. Troszkę za bardzo już. O. Teraz możemy próbować jeszcze dawką paliwa. Pójdę po śrubokę. Tutaj jest mieszanka paliwa. Teraz go zalewa już. Jeszcze trzeba wkręcić. O, najlepiej to chodzi tak. Na maksa wkręcić. I tyle wykręcić. To z tego co słyszę chodzi najlepiej.
Dobra, nie ma siły. Już jest za dużo. Tak, a ma mu się najlepiej. Jeszcze kawałek kręcimy. Szedeczko mniej obroty i zostawiamy. Tak jak teraz zostawiamy. Reaguje tak. Więc zostawiamy. A więc podsumowując, juneczka działa. Można śmigać, ale oczywiście no nie w taką pogodę. Ale awaria została usunięta. Jak widzicie, odpala śmiga, paliwo się nie przelewa. Odpala praktycznie na dotyk. Więc co? Więc myślę, że w tym filmie będzie na tyle. Zostawcie znak po sobie, jakąś tam łapeczkę i do następnych filmów. Trzymajcie się i cześć.